Piotr Zychowicz, Historia Realna. Witam Państwa. Wydanie specjalne poświęcone temu, czym żyjemy teraz wszyscy, czyli pierwszy taki przypadek w historii III Rzeczypospolitej, dezercja polskiego żołnierza na stronę przeciwnika. Do studia zaprosiłem pana Michała Piekarskiego, doktora Michała Piekarskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I zanim, drodzy Państwo, przejdziemy do rozmowy, krótki apel do widzów. Subskrybujcie, lajkujcie filmy, komentujcie filmy i na YouTubie wystarczy nacisnąć wesprzyj. Drodzy Państwo, ja się umówiłem z panem doktorem w ten sposób, że formuła dzisiejszego spotkania, wydania specjalne historii realnej będzie taka, że ja będę przedstawiał to, co wiemy o tej sprawie już. Rozmawiamy o godzinie 12:30 w sobotę, bo to jest ważne, bo sytuacja jest rozwojowa i będę prosił o komentarz do tych informacji naszego znakomitego eksperta. Punkt pierwszy. Przedstawmy antybohatera dzisiejszego i wczorajszego dnia właściwie. Nazywa się Milczeczko. Służył, czy też służy, w 16. Dywizji Zmechanizowanej. Stacjonował w Węgorzewie. Urodził się w roku 1996. I wiemy już teraz, przynajmniej takie są doniesienia medialne, że miał problemy z prawem. Po pierwsze, miał użyć przemocy wobec członka swojej rodziny, to jest matka według lokalnej olsztyńskiej prasy. Dwa, miał zostać złapany po pijanemu w niedzielę, kiedy prowadził samochód i test policyjny wykrył w jego organizmie również ślady marihuany. Ale powiedzmy, że najpoważniejsza sprawa to jest to pastwienie się nad bliską osobą w rodzinie i postępowanie karne z tym związane. Panie doktorze, to co, rozumiem, że zawiodły nasze służby, kontrwywiad wojskowy. Jak taki człowiek z taką reputacją mógł znajdować się w tak newralgicznym miejscu? Akurat tutaj powiem coś przeciwnego do dominującego dyskursu medialnego. Mianowicie w tej sprawie najmniejsza jest wina kontrwywiadu, ponieważ wiemy, że to był żołnierz w stopniu starszego szeregowego, który służył najpierw w brygadzie w Bartoszycach, prawdopodobnie potem w pułku artylerii, to służył od 3 lat. Więc zajmował niskie stanowisko służbowe, na którym albo w ogóle nie miał dostępu do informacji niejawnych, albo dostęp ten był do klauzuli w najlepszym razie poufny. Proszę pamiętać, że do wojska, do korpus szeregowych obecnie dostać się jest dosyć łatwo, zwłaszcza, że wakatów jest dosyć dużo i ten próg wejścia do wojska jest po prostu niestety niski. Wobec czego ten żołnierz przeszedł prawdopodobnie służbę przygotowawczą w jakiejś formie, podpisał kontrakt do służby zawodowej, służył, funkcjonował. Wiemy, że miał zostać z tego z wojska zwolniony z powodu właśnie swoich kłopotów z prawem. No właśnie, przepraszam, wejdę panu w słowo. Według doniesień medialnych jego dowódcy zdawali sobie sprawę z tego szczególnie drastycznych kulisów jego rodzinnego i zachowania pełnego przemocy wobec mamy. Natomiast według doniesień medialnych czekali, aż sam odejdzie. O tym piszą media. No, jest możliwe, że po prostu... Proszę pamiętać, że dowódcy też są zliczeni z polityki kadrowej i ze wskaźnika przestrzegania dyscypliny. Być może uznani, ale to jest tylko moja spekulacja na podstawie tego, co wiemy w mediach, bo sprawa będzie wyjaśniona pewnie jeszcze długo, że lepiej będzie, jeżeli żołnierz sam odejdzie, niż zostanie usunięty dyscyplinarnie, bo to będzie obciążać konto w tym momencie pododdziału. I teraz pojawia się drugie pytanie, w tym momencie dlaczego, skoro już wiadomo było o takich jego kłopotach z prawem, dlaczego został skierowany do służby na granicy? Być może ktoś uznał, że to będzie środek de facto karny. I tutaj no, jest pytanie odnośnie tego, jak wygląda polityka kadrowa i polityka względem dyscypliny, na co niestety układa się szerszy problem, czyli tak naprawdę niska i jakość, i ilość kandydatów do służby wojskowej. To znaczy, to krótkie pytanie, ile on mógł zarabiać? On mógł zarabiać jakieś 3-4 tysiące złotych na rękę, jeżeli dobrze pamiętam. No tak, czyli niskie bardzo uposażenie. Trzech jego przełożonych oficerów, dowódca dywizjonu, plutonu i baterii
idąc od góry w dół, zostali zwolnieni wskutek tego, co się stało. Teraz proponuję przejść do punktu drugiego naszej rozmowy, czyli samej ucieczki. Pojawiła się informacja, wystąpił Tomasz Piotrowski w mediach, który komentował zaistniałą sytuację z dużym wzburzeniem i przedstawił tam taką formułę i tak wywnioskowałem z jego słów i z tych materiałów medialnych, że ponieważ żołnierz miał problemy natury z prawem, tak, wpadł w niedzielę w trakcie tej kontroli drogowej, więc spodziewał się bardzo poważnych problemów służbowych, no to pod wpływem impulsu porzucił broń, uciekł na granicę, być może tam się błąkał, szwendał i spontanicznie przeszedł na stronę białoruską i Białorusini następnie go tam przejęli, ale właśnie chwilę przed rozpoczęciem naszej rozmowy pojawiły się informacje, bo od początku mi to się trzymało kupy, że już nasze służby sprawdzają, czy przypadkiem nie został wcześniej zwerbowany, bo rzeczywiście to trochę mało prawdopodobne, tak błyskawicznie można było go urobić, posadzić przed tymi kamerami białoruskimi i skłonić do tego, co mówił. Czy uważa pan, że jest możliwość, że był śpiochem, czy był po prostu wcześniej zwerbowany? Wiadomo, że miał ktoś z jego rodziny miał bliską osobę na Białorusi. Wiadomo, że w mediach społecznościowych, to sprawdzili dziennikarze, był bardzo antyzachodni, prorosyjskie, jakieś tam się mu zderzały wypowiedzi. Czy mógł być zwerbowany wcześniej? Uważam, w świetle tego, co wiemy, zwłaszcza tego, o czym pan powiedział, bardzo szybko zorganizowałem konferencję prasową i to nie była konferencja zrobiona na szybko, to była konferencja z udziałem tłumacza, gdzie on ewidentnie był prawdopodobnie wcześniej poinstruowany, co i jak ma mówić. Jest możliwe, że służby białoruskie miały z nim jakiś kontakt, ale też znowu z uwagi na to, na zajmowaną przez niego stanowisko, i z uwagi na te wcześniejsze ekscesy z prawem, sądzę, że nie był specjalnie użyteczny jako źródło informacji. Mógł być użyteczny jako źródło informacji cząstkowych. Przykładowo, to nie była osoba z dostępem do informacji niejawnych, zwłaszcza tajnych, ściśle tajnych. To nie był dowódca, to nie był instruktor, to nie był specjalista, który mógłby na przykład zdradzić, jakie są plany wykorzystania na przykład pułku w czasie wojny. Ale to mogła być osoba, która raz na jakiś czas przekazywała informacje, na przykład, że hipotetycznie jakiś procent pojazdów na stanie baterii jest niesprawnych, albo że występuje jakiś problem techniczny, albo że na przykład słyszał, że ktoś z kadry dowódczej na przykład się upił. Tego typu drobne rzeczy. Drobne rzeczy, z których można, pozyskując informacje od wielu informatorów, budować jakiś większy obraz. Ale sam w sobie, nawet jeżeli pracował dla Białorusinów lub był w jakiejś innej formie, się z nimi kontaktował, nie był specjalnie użyteczny. Paradoksalnie może się okazać, że zdecydowano się go wykorzystać właśnie w ten sposób, że najbardziej użyteczny był dla nich był i jest dla nich jako ta osoba, która po prostu uciekła przez granicę i będzie wypowiadać w mediach niestworzone rzeczy na temat rzekomych mordów dokonywanych na granicy. Tak, to bez wątpienia, jeżeli rzeczywiście potwierdzi się to, że Emil Czeczko był wcześniej zwerbowany przez służby białoruskie, był w tej szpiegowskiej talikart blotką, a nie figurą, to jest oczywiste. To się pewnie wyjaśni, o tym się dowiemy. Natomiast to przeszedł pan jakby do tego zasadniczego pytania, po co? To znaczy, co według pana jest celem białoruskich służb w tej kombinacji? Po co go pokazano i po co skłoniono go do opowiadania tych głupot w telewizji? Patrząc na to, co do tej pory robiła Białoruś, chodzi tutaj o dwie rzeczy. Po pierwsze o wykreowanie obrazu Polski jako państwa, które jest państwem niedemokratycznym, państwem totalitarnym, państwem łamiącym prawa człowieka, państwem dopuszczającym się przemocy wobec uchodźców. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, jakie były bardzo szybkie reakcje niektórych osób w mediach i być może liczą na to, że uda się jeszcze bardziej spolaryzować polską opinię publiczną, która już jest spolaryzowana, ale być może liczono, że tego typu doniesienia tylko pogłębią sytuację, konflikty wewnętrzne w Polsce. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że nie jest to... Tak, ale to przegrzali, panie doktorze, bo nasi widzowie, na pewno tak jak wszyscy Polacy, są podzieleni w sprawie tego, w jaki sposób polskie służby mundurowe, polskie wojsko radziło sobie z tym kryzysem
który mieliśmy no, tak niedawno, kilkanaście dni temu, jeszcze te rozdzierające sceny na granicy. Pewnie część uważa, że naszych widzów i Polaków, że służby się sprawdziły znakomicie. Inni uważają, że było jednak troszkę za mało empatii wobec tych ludzi, którzy zostali wykorzystani przez Łukaszenkę jako broń, ale chyba nikt przy zdrowych zmysłach w Polsce no, nie uważa, że polscy pogranicznicy, pan Emil Czeczko wyraził się, że dwa razy był świadkiem, jak strzelali, walili w łeb, tak, z broni palnej obrońcom praw człowieka na granicy i zakopywali gdzieś w dołach masowych na granicy imigrantów. No przecież to jest w ogóle śmieszne. Przecież tego dokładnie. Nikt nie jest w stanie uwierzyć. Ale też nie oczekujmy od służb białoruskich, od propagandy białoruskiej, że są to bez wyjątku geniusze propagandy i ludzie na poziomie, którego byśmy się od państwo smagającego przez supermocarstwo, jakim jest Rosja, spodziewali. Zresztą proszę pamiętać, że to propaganda komunistyczna, jaką pamiętamy z czasów zimnej wojny, potrafiła być wyrafinowana. Czasami to było właśnie takie tłuczenie bardzo tępą pałką ludzi po głowach i to trafiało tylko tak naprawdę do ludzi już przekonanych. Okej, okay. Najważniejsza sprawa. Wczoraj na ten temat odbyłem interesującą dyskusję z internautami, bo to jest coś, co mnie od razu bardzo zastanowiło, mianowicie czynnik ludzki, to jest zawsze najciekawsze. Motywacje ludzkie, to co się kryje za decyzjami, które wydają nam się po prostu szalone. Może nas teraz oglądasz, starszy szeregowy Emilu Czeczko, strasznie mnie intryguje, dlaczego to zrobiłeś. Jak sobie wyobraża Emil Czeczko, panie doktorze, swoje dalsze życie? Co mu obiecano? Jak przecież chłopak ma 25 lat. Zniszczył swoje życie, zniszczył życie swojej rodziny prawdopodobnie. Co się teraz z nim będzie działo, jeżeli zdrowie mu dopisze przez najbliższe 70 lat? No, obiecywać mu można było z tego góry. Natomiast co dostanie? Dostanie prawdopodobnie jakieś mieszkanie, może jakąś pracę, prawdopodobnie, mówmy się, fizyczną. Bo raczej wykształcenia wyższego nie posiada ani na oro intelektu, sądząc po tym, co pokazał w mediach, też nie wygląda. Będzie wykorzystywany tylko w tej tępej kampanii propagandowej przez te najbliższe kilka dni, może kilka tygodni. Potem może będą go obwodzić po białoruskich szkołach czy zakładach pracy, żeby tłukł, tak jak kiedyś obwożono jak Andrzeja Czechowicza, żeby tłumaczył, jak to jest strasznie na tym Zachodzie, jak ta Polska jest straszna. Czechowicz mówił o tym, jak to straszna jest wolna Europa. I jak się zużyje, to po prostu dostanie może jakieś miejsce pracy, jakąś skromną pensję. Pewnie będzie pod obserwacją służb, żeby przypadkiem nie próbował z powrotem uciec na Zachód, bo prędzej czy później mu się na Białorusi przestanie podobać. No i taki będzie los bardzo, bardzo smutny. Natomiast co do motywacji, no, mając na uwadze to, że to była osoba, która miała na koncie właśnie już takie problemy z prawem, co do zachowania, której można snuć wiele hipotez, one nie są dla niego pochlebne, to podejrzewam, że to jest człowiek, który prawdopodobnie podejrzewam, że najważniejsze decyzje w jego życiu podjęli za niego inni. Taką pozwolę sobie wyrazić hipotezę. No i kieruje się, zakładam, w swoich kalkulacjach jednak krótkoterminowymi celami. Ja chciałbym powiedzieć następującą rzecz. Emil Czeczko urodził się w roku 1996, czyli ma lat 25. Aleksander Łukaszenko rodził się w roku 1954, czyli ma lat 67. Jeżeli tu przydarzą się żadne nieoczekiwane rzeczy, o czym zaraz porozmawiamy w podsumowaniu tej dyskusji, to prawdopodobnie Emil Czeczko przeżyje wielokrotnie dyktatora czy też prezydenta Białorusi i przeżyje być może ten reżim. I wyobraźmy sobie taką sytuację. To Łukaszenko przy każdych wyborach to przechodzi, ten reżim wisi na włosku i któregoś dnia Łukaszenko po prostu wersja A zostanie obalony, i zielono-czerwonych zastąpią biało-czerwono-biali, będą znakomite stosunki polsko-białoruskie i po prostu zostanie wydany stronie polskiej. To jest pierwsza możliwość, a druga możliwość, polityka jest rzeczą elastyczną, po prostu może dogadamy się w końcu z Łukaszenką i stosunki polsko-białoruskie mogą się zmienić i coś za coś i też mogą go nam odstawić na granicę. Czy myśli pan, że takie, że coś takiego jest prawdopodobne? Jest jak najbardziej prawdopodobne. Właśnie z tych powodów biologicznych i politycznych, że on prędzej czy później po prostu z powrotem w nasze trafi.
Być może nawet będzie próbować za te 10-15 lat próbować przedrzeć się z powrotem na zachód, bo przestaje mu się tam podobać, albo zostanie wydany. No i co? No w Polsce będzie go czekać sprawa karna, bo w tej chwili już postępowanie formalnie zostało wszczęte, więc w momencie, kiedy on postawi stopę na terytorium Polski albo na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli da nakaz aresztowania europejski, to zostanie zatrzymany, zostać postawiony przed sądem i za to, co zrobił, no tutaj należy się najwyższy wymiar tylko za dezercję, ale uważam tutaj z całą świadomością, że po tym, co widzieliśmy w mediach białoruskich, tutaj powinien być zarzut po prostu o z artykułu 133 szpiegostwo. Tak, ja muszę powiedzieć, że całą tą sprawę starałem się traktować chłodno, do momentu, kiedy wczoraj wieczorem nie pojawił się ten mały, krótki fragment, kiedy on zderwał ze swojego munduru flagę Polski, która jest przywięta takim rzepem i powiedział, że chciałby iść w kiblu. No muszę powiedzieć, że tutaj już Białorusini nacisnęli do dechy i nie że przeszły mordercze myśli, nie będę ukrywał i nawiązuję oczywiście do tego wywiadu, którego udzielił generał Skrzypczak, którym powiedział, że w sytuacji widzi tylko możliwość, to znaczy pluton egzekucyjny i po prostu głowca czeczki. I teraz, jak emocje trochę upadły, to się zastanowiłem, no oczywiście bardzo bojowo, ale czy to jest możliwe z perspektywy prawnej? To znaczy media raczej donoszą, że możliwe jest 10 lat więzienia, tak? Pozbawienia zakładu karnego, pozbawienia wolności, bo kara śmierci nie wchodzi w rachubę, bo chyba nie jesteśmy w stanie formalnej wojny z Białorusią. Nie, zresztą kary śmierci w ogóle w tej chwili w kodeksie karnym nie mamy. Jak tak, więc jeżeli pominiemy scenariusze jakiegoś pozaprawnego załatwienia sprawy, żeby się nie odwołać, bo takie rzeczy na świecie się działy, jakby nie patrzeć. Zakładam, że tego nie będziemy robić, ale w świetle prawa sprawy wygląda w ten sposób. No, za dezercję jest do 10 lat, do tego może dojść wyrok za szpiegostwo. No i niestety tak to wygląda. Dostanie te 10 lat i no i niestety potem z tego więzienia wyjdzie. No. Wyjdzie albo nie wyjdzie. Natomiast to, co chciałem jednak pociągnąć ten wątek, trochę ugryzł się, panie doktorze, w język, ale to nie mogę odpuścić tego tematu. Poza prawne załatwienie sprawy, rozumiem, że po prostu wykorzystując nasze możliwości, które na Białorusi są bez wątpienia, mam na myśli nasze tajne służby, po prostu wytropimy go i za jakiś czas może po prostu zostać zabity, tak? Przez polskich jakichś agentów. Powiem tak, myśmy w historii Polski, i mówię tutaj o historii Polski w ogóle, według powszechnie dostępnej wiedzy tylko raz zrobiliśmy coś takiego i to był oficer, wypadło mi z pamięci nazwisko, który został właśnie zlikwidowany przez wywiad PRL we Francji. Wiem, że były podejmowane takie próby, też właśnie mówimy cały czas o okresie PRL-u. Gdzie inne osoby ustalonych miejsc na mieszkanie, rozważano ich ewentualną likwidację. Natomiast też, znowu, taki scenariusz, byśmy go w jakiś sposób na przykład zabili, no jest dobrą pożywką dla scenariusza filmu sensacyjnego, ale też tak na spokojnie, podchodząc już od emocji, bo te emocje w nas buzowały, kiedy to zobaczyłem ten film, no we mnie też, no to jednak powiedz sobie szczerze, gdyby to był generał Wojska Polskiego, który by uciekł na Białoruś, to sprawa byłaby jasna. Gdyby to był oficer wywiadu, no sprawa byłaby jasna, no ale ktoś taki. Czy to byłoby w tym momencie warte? No moim zdaniem po prostu no, szkoda wysiłku. Niech on sobie tam na tej Białorusi gdzieś w jakimś kołchozie sobie żyje, niech sobie kosztuje tego reżimu, skoro mu się tak tam spodobało. No tak, ale oczywiście to muszą też nasi rządzący służby brać pod uwagę tak zwany przykład odstraszający, prawda? To znaczy trzeba też w jakiś sposób pokazać, że coś takiego nie popłaca i że dopadniemy takiego człowieka, no bo po prostu to zniechęci do tego typu działań innych polskich żołnierzy, którzy by może, nie wiem, mieli ochotę. Mam nadzieję, że to jest jedyny taki przypadek. A ten przypadek, o którym pan powiedział, no to pisałem o tym, oczywiście o likwidacji w Paryżu. Rzecz został uprowadzony
ten człowiek wsadzony do samochodu przez oficerów służb PRL, wywieziony pod takie skład starych materiałów budowlanych, w takie wysypisko śmieci i zastrzelono go w samochodzie z bliskiej odległości rzeczywiście. I taki przypadek był i na analogia historyczna to w Korei Północnej. Tam były takie przypadki, że Amerykanin, także amerykański już uciekł do Korei Północnej, miał tam rodzinę założył, został komunistą, przeprali mu mózg, no ale reżim koreański trwa nadal i ten facet już jest chyba starszym człowiekiem teraz. Dobrze, to ta ostatnia rzecz, o którą pana chciałem zapytać, to jest odwet. To znaczy odwet. Polskie wojsko podczas tego kryzysu na granicy, kiedy Łukaszenko czy też jego służby próbowały przepchnąć do nas kilka tysięcy imigrantów, nie przepuściły ich, ale była obrona bierna, bym tak powiedział. No w tym momencie reżim białoruski prowadzi działania zaczepne. Czy uważa pan, że czas na to, żebyśmy też się wzięli do roboty i spróbowali odpowiedzieć nie tylko symetrycznie, ale może bardziej, to znaczy Łukaszenko, czy też ten reżim sprawą Emila Czeczki wybił nam ząb, może powinniśmy im teraz wybić szczękę. Tylko pytanie, jak to zrobić? Czy mamy jakieś możliwości symetrycznej odpowiedzi? Czy uważam, że tutaj trzeba by pamiętać o tym, co tak naprawdę zaboli ten reżim. Ten reżim zaboli nie sytuację, w której my na przykład w tym momencie dopuścimy się na przykład uprowadzenia jakiegoś białoruskiego pogranicznika, bo to jest w tym momencie zaczęcie gry, w którą Białorusi nie chcieliby, żebyśmy zaczęli grać, mam wrażenie. Należałoby przycisnąć w tym momencie śrubę przy sankcjach ekonomicznych, nałożyć, uważam, że powinny być nałożone jak najszersze sankcje na osoby, które mają jakikolwiek związek z tym reżimem, zwłaszcza z jego służbami mundurowymi. Uważam, że na przykład żaden funkcjonariusz Białoruskiej Straży Granicznej nie powinien mieć prawa wjazdu do Polski, ani jego rodzina i tak dalej. Powinniśmy zablokować możliwości wykorzystywania przez Białoruś szlaków transportowych, bo oni na tym zarabiają. Natomiast co ich jeszcze bardziej zaboli? Ich zaboli paradoksalnie wtedy, kiedy my będziemy na kanwie tego przypadku, no zamiast rozszerzać tą wojnę na granicy, jeżeli na przykład zmienimy sposób rekrutacji w Wojsku Polskim, zmienimy politykę kadrową po to, żeby to wojsko było w tym momencie miejscem, dokąd ludzie idą naprawdę zdecydowani, zdeterminowani wartościowi i będą w tym wojsku chcieli być i służyć, a nie będą to ludzie, którym, no tak jak ten dezerter, no, któremu ewidentnie, jak to się czasem mówi, wojsko życie uratowało. Jeżeli będziemy na przykład w tym momencie to wojsko wzmacniać i jakościowo, i sprzętowo, i szkoleniowo, to w tym momencie to Białoruś i Rosję zaboli dużo bardziej niż uprowadzenie jakiegoś szeregowego Białoruskiej Straży Granicznej. To ja się zgadzam. Oczywiście, że to pierwszą wnioski trzeba wyciągnąć z tego, żeby uszczelnić system, żeby to się nigdy nie powtórzyło, żebyśmy nigdy nie widzieli tak wstrząsających obrazków, jak żołnierz polski zdzierający przed kamerami flagę biało-czerwoną, bo to po prostu no, szal, bo to był wstrząs dla mnie, jak to zobaczyłem. I myślę, że wielu widzów również tak to odebrało i bez wątpienia tutaj reżim białoruski swój cel osiągnął. Natomiast punkt pierwszy, są dwa co najmniej wątpliwości, sankcje, powiedział pan o sankcjach, ale jeżeli wprowadzimy jakieś kolejne sankcje, to za tym stracą po pierwsze polskie firmy prywatne, które handlują z Białorusią i dlaczego mamy karać za to je. Dwa, zwykli białoruscy biznesmeni, bo przecież tam nie wszystko jest w rękach państwowych, którzy z nami handlują, to jest raz. Dwa, punkt drugi, bardzo ostrożny, bo tam jest przecież polska mniejszość, Grodno, Grodzieńszczyzna, jest bardzo wielu naszych rodaków. Już to się trochę odbija, ta cała sytuacja na Białorusi. I trzecia wreszcie rzecz, żeby to zamknąć. Zgadzam się, że nie ma sensu porywać teraz białoruskiego starszego szeregowca i robić taką szopkę przed kamerami, bo to nie ma sensu, ale być może powinniśmy zadziałać, no bo to jest trochę dziwna sprawa, że człowiek z kraju kapitalistycznego, wolnego ucieka do kraju no, autorytarnego. Może powinna zadziałać polska wolność, może powinniśmy skłonić
jeżeli trzeba, nawet pieniędzmi, powiem brutalnie, jeżeli same ideały wolności nie pomogą, i spalić tutaj generała, dwóch pułkowników, urządzić konferencję prasową dla zagranicznych mediów i żeby ci białoruscy oficerowie opowiedzieli, co tam się dzieje. Trzymać oczywiście z daleka TVP stamtąd, żeby to były media niezależne, żeby nikt nie oskarżył nas o taką robotę, jak robi Łukaszenko, czyli zadziałać może to samo, co oni, tylko wie pan, z większym przytupem. Przecież możemy chyba coś takiego zrobić. Ja tylko przypomnę, że w Polsce jest według ujawnionych informacji świadek uprowadzenia samolotu Ryanair z Protasiewiczem, czy kontroli, który był na pokładzie. No i w tym momencie, jeżeli chodzi o generalnie o biznesmenów, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ten system jest coraz bardziej represyjny. To jest państwo policyjne. Państwo, w którym ciężko prowadzić normalny interes, bo w każdej chwili może przyjść jakiś towarzysz, pułkownik czy generał i powiedzieć: przejmuję interes, albo płać mi więcej. Więc uważam, że owszem, to będzie nas bolało gospodarczo niestety, ale to jest kwestia w tym momencie tego, co jest w tym momencie dla nas ważniejsze, czy zarabianie pieniędzy, czy pewne wartości, których jako państwo demokratyczne jesteśmy obowiązani przestrzegać. Dlatego też uważam, że należałoby w tym momencie to zrekompensować, sytuację, w której przychodzą, w której po prostu osobom, które naprawdę będą chciały stamtąd się wydostać i na przykład przenieść swój biznes do Polski, a część tych biznesów to są biznesy na przykład informatyczne, które można łatwo przenieść, czy będzie się tutaj pracować, bo ma pomysły, ma energię, ma zasoby, to takich ludzi powinniśmy witać z otwartymi ramionami. No właśnie, właśnie. I to jest to coś, z czym się zgadzam w 100%, wie pan, to znaczy nie ma narodu na całym Bożym świecie, którym byśmy byli tak blisko kulturowo, mentalnie jak Białorusini, prawda? Ta rewolucja biało-czerwono-biała, od razu powiem, nie uważam, że polski rząd zrobił błąd, tak otwarcie opowiadając się po ich stronie, trzeba jeszcze poczekać, ale to pokazuje, że tam jest wielu ludzi, którzy myślą w kategoriach Wielkiego Księstwa Litewskiego z Zachodu, którzy nie chcą żyć w tym siemierżnym takim zamrażarce sowieckiej, jaką zamienił Białoruś Łukaszenko. I otwórzmy się, chodźcie do nas, przyjdźcie. Nie ma żadnych konfliktów historycznych, tak na dobrą sprawę, między nami a Białorusinami poważnych. Zabierzmy wszystkich dobrze rokujących ludzi stamtąd. U nas zawsze miejsce, ręce do pracy się znajdą. I myślę, że to byłby najpoważniejszy cios dla tego reżimu i z czasem droga do tego, żeby ta Białoruś poszła w naszą stronę, a nie w stronę Rosji, która oprócz muzyki rozrywkowej i seriali z czasów sowieckich chyba nie ma wiele do zaoferowania młodym, patrzącym na Zachód, ambitnym Białorusinom. Jak najbardziej. Proszę zwrócić uwagę, zresztą, dlaczego, skoro tutaj pojawiło się nazwisko Czechowicza, jego WN, dlaczego ustrój PRL-ów, dlaczego reżim, dlaczego służby PRL-u były tak cięte na Radio Wolna Europa i na partyjską kulturę? Bo to była alternatywa, zwłaszcza w przypadku radia, bardzo łatwo dostępna. Dlatego tak Jana Nowaka-Jeżyńskiego nękano, a prawdopodobnie próbowano zabić. Uważam, że jak najbardziej w tym momencie tych wszystkich opozycyjnych pisarzy, muzyków, twórców, jak najbardziej powinniśmy ich tutaj zapraszać na rynki po to, żeby oni to tworzyli. Tworzymy kapitał kulturowy. Ja się uśmiechnę, wie pan dlaczego, bo jak sprowadzimy pisarzy i twórców, to będziemy ich utrzymywać. Sprowadźmy biznesmenów, sprowadźmy informatyków, sprowadźmy ludzi, którzy będą dawali coś naszemu państwu, w sensie takiego PKB, prawda, podwyższali, którzy osłabią reżim. Ja myślę, że Łukaszenko to by swoich opozycyjnych poetów, to by się chętnie pozbył akurat. Jak mówię, pół żartem, pół serio, ale zgadzamy się oczywiście, że chyba i takie będzie podsumowanie tej rozmowy, że musimy zacząć działać, prawda, koniec z biernością. Trzeba zrobić coś, żeby ten reżim, czy nasz przeciwnik, czy też rywal w tym przypadku, poczuł po prostu konsekwencje tego, a nie tylko, żebyśmy przyjmowali kolejne ciosy. No zdecydowanie tak. To co, ostatnie pytanie. Co dalej, jak pan przewiduje, co się będzie w najbliższych dniach działo ze sprawą Emila Czeczki? Ja podejrzewam, że z jednej strony będzie ta tempa propaganda podgrzewana i będzie to bicie tą pałką po głowach. Z drugiej strony podejrzewam, że za jakiś czas sprawa ucichnie i być może Rosjanie i Białorusini będą szykować coś innego, zwłaszcza, że znowu cały czas mamy w tle kwestię kryzysu dookoła Ukrainy i być może zdarzy się coś, co będzie miało na celu jakieś zakłócenie
Polski i sojusznej odpowiedzi na ten kryzys. Tutaj możemy spekulować, ale podejrzewam, że dalsze akcje tej wojny hybrydowej na naszej granicy będą działy się w kontekście właśnie Ukrainy. Czyli niestety, drodzy Państwo, Polska w stanie wojny hybrydowej, musimy mieć sprawę, rosyjskie wojska stoją na granicy Ukrainy, zrobiło się gorąco w naszym regionie, będziemy obserwować to bardzo uważnie jako redakcja Historii Realnej. Moim gościem był Michał Piekarski, doktor, naukowiec Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Państwu dziękuję za obejrzenie wydania specjalnego Historii Realnej. Piotr Zychowicz.